IPN Małopolska. Region jest nasz. 13 minut po 8 w czwartkowy poranek. Paweł Augustyn, Rada Rolników KRUS w Warszawie, no i szef Tarnowskiego Oddziału. Dzień dobry, witam pięknie. Dzień dobry Państwu. Ale także jeszcze nieformalny kandydat na burmistrza Ryglic, bo nic się nie zmieniło od czasu naszej ostatniej rozmowy. Nic się nie zmieniło w tej chwili. Kandyduje pan. Tak, Prawo Sprawiedliwość udzieliło mi poparcia, Rada Powiatowa. I to jest pewne. Tak, w Tarnowie, także... że cały czas jesteśmy na etapie budowania list, ale na takiej zasadzie, że no, rozmawiamy z ludźmi, z mieszkańcami i próbujemy przekonywać do kandydowania najlepszych kandydatów z możliwych z naszego terenu. No to jeżeli pan pozwoli, to ja bym właśnie od spraw ryglickich zaczęła, bo rozumiem, że pan się nimi mocno interesuje. Tak, oczywiście, na bieżąco jestem, że tak powiem, w temacie no naszej miejscowości, czyli naszego miasta Ryglice i naszych wsi. Panie Pawle, czy obligacje w Ryglicach to dobry pomysł? Ja uważam, że to jest niezbyt dobry pomysł, ponieważ one dają możliwość burmistrzowi, dają większe możliwości jakby, tak? Czyli nie trzyma burmistrza ten współczynnik jakby zaciągania kredytów, ale jest to dużo droższa forma kredytowania, aniżeli jest, ona jest prostsza, ale dużo droższa aniżeli kredyt, tak? Oczywiście kredyt jest na jakiś tam cel, kredyt zaciągamy, spłacamy odsetki wraz z kapitałem, natomiast tu no, te obligacje są zaciągane na ileś tam lat z prolongatą 10 lat, czyli mieszkańcy, żeby sobie wyobrazili, że zaciągają na przykład 100 tysięcy kredytu i przez 10 lat będą płacić odsetki, a nie będą spłacać kapitału, to te odsetki naprawdę będą bardzo wysokie. Boi się pan takiego scenariusza? Tak, boję się, dlatego że wie pani, to jest rozłożone w 10 latach, tak? I jak powiedział pan na sesji, który przygotowywał cały ten projekt na zlecenie gminy, on wprost powiedział, że to będzie od 5 milionów, gmina zapłaci około 1 800 odsetek, czyli od prawie 10 milionów zapłacimy ponad 3 miliony. W związku z tym są duże pieniądze. Mało tego, w niedzielę na zebraniu wiejskim w Ryglicach pani wiceburmistrz stwierdziła, że rzeczywiście jest to droższa forma kredytowania, ale jest to forma kredytowania. Ja się z tym zgadzam. Jest to forma, ale wybierzmy taką formę, bo pieniądze nie są pani burmistrza, nie pani burmistrza, tylko pana burmistrza, pieniądze są mieszkańców, podatników i trzeba je rozsądnie i porządnie wydać i jak najtaniej kredytować. Kiedy decyzja, czy będą obligacje, czy nie w Ryglicach? Pani, nie wiadomo, bo to na sesji w styczniu zapowiadał pan burmistrz, że to będzie za miesiąc, już te pieniądze muszą mieć, a jeszcze ich nie ma. Czyli nic pewnego. Pan jest na nie. Proszę? Pan jest na nie. Ja jestem na nie. Ja uważam, że forma kredytowania jest dużo przez banki, tak? Gdzie bierzemy kredyt na konkretną inwestycję, bank nadzoruje i jeszcze wymaga, żeby ta inwestycja była w terminie zrobiona, tak? I, no i porządnie, tak? Docierają informacje, że po zimie fatalny jest stan dróg na Pogórzu w Ryglicach. Pan to potwierdza? Co się dzieje? Oczywiście, wie pani, no to rokrocznie mamy ten problem w gminie Ryglice, ponieważ trzeba sobie powiedzieć, że gmina Ryglice jest położona no, w górzystym terenie, pagórkowatym. Te domy są rozrzucone. Jest to bardzo trudny teren i to nie ulega wątpliwości, nie? Natomiast forma, w jaki sposób załatwiana jest sprawa od 25 lat dróg na terenie gminy Ryglice, no po pierwsze, przez 25 lat nie porządkowano stanów sprawnych dróg, tak? Czyli nie odcinano tych dróg. Mieszkańcy sami chcieli przekazywać i przekazują części gruntów na drogi, żeby mogli spokojnie dojechać, żeby gmina te drogi przejęła, wycięła pasy drogowe w odpowiednich szerokościach, bo wiemy, że dziś, chcąc starać się o środki finansowe, musi mieć numer drogi nadany przez wojewodę i musimy mieć odpowiedni pas szerokości 5 metrów, czy 4, czy 6, zależy jakiej kategorii jest ta droga, tak? Mało tego, myśmy od dawna mówili, że kupowanie co roku 1500 kubików kamienia, tak? To nie rozwiąże sytuacji, ponieważ tam, gdzie mamy po kilkaset metrów podjazdów, trzęsawisk jakichś tam na drogach, tak? Bo takie są. To jest normalna rzecz, tak? Należało je utwardzać płytami betonowymi, a nie żwirem, bo tamten żwir się miesza z tym błotem i kto wydajemy... Kto zawinił, panie Pawle? Ja uważam, że to jest... Kto nie dopilnował? Kto popełnił błąd? Wie pani co, ja uważam, że gmina przy zarządzaniu, bo to jest tak, że daje się sołtysom po ileś tam ton kamienia i uważa się, że ręce są już umyte, tak, to burmistrz załatwił sprawę, teraz niech sobie mieszkańcy z sołtysem, że tak powiem, rządzą. I ktoś dostanie samochód z kamienia, wie pani, na 500 metrów drogi, na 300, nawet na 100 metrów drogi, to co to jest, tak? To są bardzo to śladowe ilości. Natomiast te płyty betonowe, jeszcze dodam, bo pan burmistrz twierdzi tak, że jeżeli na stałe się ingeruje w drogę, że się już tam kładzie nakładkę asfaltową, to może być pozwolenia, wszystkie wycięte drogi
drogi. Tak, oczywiście to jest zgoda, natomiast płyty to jest tylko doraźna rzecz, bo płytę można położyć, można ją zabrać, można, jak się robi drogę, zabrać w drugie miejsce, gdzie jest droga niebezpieczna, gdzie jest jakiś tam podjazd, a tutaj wykonujemy, jeżeli mamy pieniądze ze środków unijnych, nakładkę asfaltową. Jest to normalne, rozsądne działanie, bo większość tych środków przeznaczanych na kamień, to on de facto, te środki są, że tak powiem, no wyrzucane w błoto. One służą mieszkańcom, pani redaktor, na górkach i tych pagórkach, tak? No, na tych podjazdach, to służą rok. I po roku znowu kupujemy. Słyszymy dobre informacje o inwestycjach, które mają się wydarzyć właśnie na ryglickich drogach. I pan na pewno też słyszał takie informacje. Osuwisko między innymi. W powiecie tarnowskim, tak. W powiecie tarnowskim również zarząd uruchomił bardzo duże środki finansowe na dofinansowanie do różnego rodzaju programów Unii Europejskiej. Powiedzmy, tak? O tych najważniejszych inwestycjach w rejonie Ryglic. Powiem tak, że promesa na usuwisko w Zalasowej, tak, jest już no jakby przyznana. To usuwisko będzie wykonane. Drugie usuwisko między lasami, mieszkańcy wiedzą, o co chodzi, między Maziarniami, zostało zrobione. Natomiast dostaliśmy promesę w poniedziałek na drogę, która będzie wykonana z miejscowości Lubcza, z centrum do granicy. I kiedy to z Podkarpaciem. Kiedy finał tych inwestycji? Droga będzie wykonywana już w miesiącu maju, bo jest przetarg, dokumenty o przetargu zostały złożone. I jeszcze będziemy mieli kawałek nakładki w Kowalowej. Oczywiście dokładamy się również do chodników powiatowych, także, że to jest jakby standard co roku. I będzie przebudowa mostu, złożony jest wniosek, czekamy. Prawdopodobnie będzie przebudowa mostu w Zalasowej, na Niżnej, tam jest bardzo niebezpieczny zakręt, trzeba to jakby wyprofilować i wybudować nowy most. Są pieniądze na rewitalizację Ryglic. Niektórzy mówią, że to decyzja polityczna, bo pieniądze dzieli opozycja. Co pan na to? Wie pani, ja uważam, że to powiedziała pani burmistrz na zebraniu w Ryglicach, że to radni są winni, że biorą obligacje, ponieważ kredyt nie ma... Którzy radni są winni? No radni gminni, tak? Ponieważ to radni nas zgłaszali dużo inwestycji na ostatni rok wyborczy, takie inwestycje, tu takie, oni musieli wziąć te obligacje i muszą je wziąć, tak? Wie pani, no, ja uważam, że zarządzanie zakładem pracy, jakąkolwiek firmą, urzędem, tak? No, to nie jest samorządem, to nie polega na tym, że jak są wybory, kończy się kadencja, to my wtedy rzucamy wszystkie pieniądze i robimy. My musimy pracować przez cały czas systematycznie, bo i tak, wie pani, wyborcy nas rozliczą z efektów tej ciągłej pracy, a nie z doraźnej pracy. A i rozliczą. I podobno ostatnio robią to coraz bardziej skrupulatnie. I bardzo dobrze. Ja uważam, że wyborcy powinni rozliczać każdego samorządowca do spodu, że tak powiem, za jego działalność, bo bierze duże pieniądze, tak? I powinien się wywiązywać z tych obowiązków. I to nie bierze pieniądze, że tak powiem, które sam zarobił. Te pieniądze są po prostu z budżetu naszego. My na to się składamy jako mieszkańcy. Wybieramy tego menadżera, ale on nam ma służyć od początku do końca, bez względu na to, panie redaktor, czy ktoś jest z opozycji, czy z koalicji. Czy ktoś mówi źle o burmistrzu, że nie może dojechać, to burmistrz się nie może obrażać i nie może mówić, że droga jest donikąd, że przekracza wartość tam, wartość tych budynków przekracza wartość drogi i on nie będzie robił. Obrażony jest, tak? My nie potrzebujemy obrażonego burmistrza. No i jeszcze właśnie a propos pieniędzy. Słyszymy według zapowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, że te pensje samorządowców, burmistrzów, wójtów, prezydentów mają być o około 20% niższe. Co pan na to? Panie redaktor, no ja uważam, że te pieniądze i tak są wysokie, bo czytam zeznania majątkowe, że nasz włodarz zarobił ponad 150 Czyta tysięcy. Pan? Studiuje pan takie dokumenty? Że nie studiuję, ale wie pani, jak kandyduję na burmistrza, to chcę zobaczyć, wiedzieć, jakie tam są pieniądze, tak? Ja uważam, że to są pieniądze naprawdę bardzo duże i mieszkańcy zarabiają najniższą krajową 2000 zł, wie pani, też muszą żyć, tak? To włodarz gminy, czy powiatu, czy marszałek województwa, tak? Czy poseł, no też za te pieniądze 20% niższe przeżyje, ale to też nie jest do końca rozwiązanie jakby, że obniżmy wszystkim równo, tak? Ja uważam, że jeżeli każdy mieszkaniec, że tak powiem, będzie się czuł w tej gminie dobrze, jeżeli gmina się rozwija, jeżeli gmina ma dochód, jeżeli tam inwestują przedsiębiorcy, to taki burmistrz powinien być wynagradzany. Dodatkowo jeszcze. Czyli jemu nie obniżać. Proszę? Jemu nie obniżać. Nie, ja mówię tak, że jemu dołożyć, ale za wykonaną efektywną pracę. Bo jeżeli czyli najpierw obniżyć, a potem ewentualnie dołożyć. Dołożyć, ale pani redaktor, jeżeli się okaże, że podatki do gminy dziś mamy wpływ, nie wiem, 20 milionów, ale po 3 latach burmistrz rozkręci tak gminę, że tam będzie wpływu, nie wiem, 50 milionów, to wtedy radni powinni sami zdecydować. Tak, panu dodajemy jakąś premię, nie wiem, jakiś dodatek za to, że pan to zrobił porządnie, solidnie i mamy dobrą gminę. Mimo, że są z opozycji, to dodadzą? Proszę? Mimo, że są z opozycji, to w takiej sytuacji dodadzą? Czy powiedzą nie, bo nie? Ja uważam, że
samorządach, wie pani, nie ma takiej dużej opozycji. To jest na takiej zasadzie, że wyżej gdzieś tam to są te koalicje rządzące. Jest pan przekonany, że nie widać podziałów politycznych w samorządach? Wie pani, no to zależy jeszcze od osób, tak? Ja wie pan, nie przywiązuję do tego aż tak dużego, że tak powiem, no nie wiążę z tym aż tak, że to no, polityka ma rządzić. Ja oczywiście na sesji powiatu też zabieram głos negatywny. Tylko pytanie, nawet czy tak jest, pani radny, ja na sesjach zabieram głos negatywny. Jako radny powiatowy. Jako radny powiatowy, nawet wobec obecnego zarządu, z którym współpracuję i uważam, że robi bardzo dużo i bardzo dobrze, tak? Ale jeżeli widzę, że coś jest źle, to zwracam uwagę, tak? Nie widzę tego na przykład u nas w samorządzie gminnym, żeby radni na sesji, no, zwracali uwagę. Burmistrz przygotuje na sesję punkty, jest to przegłosowane. Burmistrz, jeszcze a propos obecnego włodarza Ryglic, Bernard Karasiewicz, sprawia takie wrażenie, że nie dowierza w pańską wygraną. A pan w nią wierzy? Panie doktorze, ja wierzę w Boga. Natomiast od urodzenia. Natomiast powiem pani tak, że dla mnie, wie pani, ja całe życie zajmowałem się działalnością, rozwijaniem, budowaniem różnych, że tak powiem, nawet instytucji, bo Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, przecież to był kiedyś mój pomysł, dziś to jest firma, zatrudnia ileś set ludzi, tak, ileś tysięcy. Wie pani, dla mnie najważniejsze jest to, żeby, wie pani, mieszkańcom zaproponować taki rozwój gminy, taką wizję rozwoju gminy, żeby mnie wybrali, wie pani, bo dla mnie wybór po to, żeby mnie wybrać, żebym ja zarabiał te 100 tysięcy złotych, wie pani, to, wie pani, to nie jest rozwiązanie, tak? Ja chcę przyjść pracować dla tych ludzi, żeby się mogli powiedzieć za parę lat, tak? Że w końcu do gminy przyjechali turyści, bo pan burmistrz od 25 lat również mówi, że jest gmina turystyczna, będzie się rozwijać turystycznie. Nie mamy zalewu, który miał być, tak? Do gminy, nie mamy ścieżek rowerowych, ścieżek turystycznych, wie pani. Nie mamy zaplecza turystycznego. To mieszkańcy sami tam jakieś agroturystyczne, ja też kiedyś w to się zaangażowałem bardzo mocno. No my to sami rozwijamy, tak? Do dziś, gdybym zapytał burmistrza, ile osób w tamtym roku przyjechało do gminy Ryglice wypocząć, że tak powiem. Takie dane pan ma? Proszę? Takie dane nie pan ma, bo nie wiem w ogóle, czy gmina takie dane prowadzi. Było nawołanie z pańskiej strony do debaty z burmistrzem Bernardem Karasiewiczem. Jestem ciekawa, czy był odzew, czy rozmawialiście? Znaczy, ja mówiłem, że będziemy debatować z panem burmistrzem? Nie mówiłem. Ja mówiłem tak, że... Zapraszał pan go do takiej debaty publicznej o sprawach Ryglic. W tamtej kadencji. W tej kadencji nie zapraszałem, panie redaktor. W tej kadencji... No i udało się porozmawiać? Znaczy, nie. W tej kadencji powiedziałem tak, że oczywiście rozmawiać możemy na zebraniach wiejskich, na spotkaniach z mieszkańcami. Nie, ja pytam o to, czy wy w ogóle rozmawiacie. Rozmawiamy jak najbardziej. Rozmawiamy z panem burmistrzem, bo ja z każdym człowiekiem rozmawiam. No wie pan, ja nie mam uprzedzeń do pana Karasiewicza. Bo uprzedzenia, nawet nie mam uprzedzeń. Mam zastrzeżenia co do prowadzenia przez 20 kilka lat samorządu gminnego. Ale ja teraz pana Karasiewicza na debatę publiczną, medialną, jak go w tamtej kadencji spotkaliśmy chyba 3 razy, tak, nie zaproszę, dlatego że pan Karasiewicz brał kartkę moją, znaczy moją ulotkę ze stolika i czytał mój program wyborczy i śmiał się, tak? W związku z tym no, nie potrzebuję pana Karasiewicza zapraszać, żeby mój program przedstawiał, bo swój program sam przedstawię. Panie Pawle, wiem, że jest wniosek do ministra w sprawie postulowanych przez Radę Rolników KRUS w Warszawie zmian w emeryturach rolniczych. O czym dokładnie mówimy? Tak, myśmy w ubiegłym miesiącu spotkali się w Radzie Rolników. W ubiegłym roku już zdiagnozowaliśmy ten problem. Chodzi o to, że wszyscy w Polsce, znaczy wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia, odbyli obowiązkową służbę wojskową. Oczywiście, jeżeli spełniali odpowiednie kategorie, tak? Ja też takim wojsku służyłem, obowiązkowym jeszcze, tak? I teraz o co chodzi? Ktoś, kto będzie miał emeryturę z KRUS-u, nie dostanie dodatku 1% najniższej emerytury za każdy rok odbytej służby wojskowej. Czasookres się mu zalicza, ale nie dostanie tej premii finansowej. A w ZUS-ie, jeżeli ktoś będzie pracował zawodowo i opłacał składki w ZUS-ie, ten 1% dostaje. I myśmy zdiagnozowali ten temat i wystosowaliśmy wniosek do ministra rolnictwa o złożenie takiej poprawki do komisji sejmowej, dalej do Sejmu, żeby każdy, kto przechodzi na emeryturę lub rentę z KRUS-u, również oprócz tego, że się mu czasookres zalicza, mógł dostać ten dodatek 1%. Jest odzew, jest szansa na zmiany? Myśmy rozmawiali na ten temat przedstawiciele Rady Rolników z panem ministrem i pan minister stwierdził, że jeżeli ten wniosek będzie przygotowany, to jak najbardziej no, on przejdzie tą drogę dalszą, czyli zostanie skierowany do komisji, bo musimy sobie powiedzieć uczciwie, że mamy wykładnię już prawną, bo zwróciliśmy się o taką wykładnię, że to jest nierówny traktowanie
wobec prawa obywateli, bo to, że nam ktoś wyjął 2 lata z obowiązkowej służby wojskowej, tak, i musieliśmy ją odbyć i jednym w ZUS-ie się to dolicza ten procent, to nie są duże pieniądze, ale to są pieniądze i pani redaktor. O jakiej liczbie ludzi mówimy? No to są tysiące rolników, można powiedzieć, tysiące tych, którzy będą korzystać z emerytur krusowskich, ponieważ przez 20 lat jeszcze ileś set rocznie tych rolników będzie przechodziło na, myśli pan, że to się uda emerytury, zmienić? Renty, i oni mogą ten dodatek otrzymać. Myślę tak, że na pewno się uda zmienić. Jeżeli się nie uda zmienić, to przez, że tak powiem, procedury sejmowe na początku i gdzieś to stanie, zostanie zablokowane, to myśmy już podjęli decyzję, że na pewno będziemy zwracać się do odpowiednich instytucji, że jest to nierówne traktowanie wobec prawa, bo państwo od nas wymagało tego, że musimy to dla państwa zrobić, a jednym za to funduje, drugim nie. Albo musi ZUS po prostu odpuścić, tak? Albo musi KRUS, musi nam Ministerstwo Obrony Narodowej dołożyć do KRUS-u środki finansowe na wypłatę tych świadczeń dodatkowych rolnikom. Czwartkowy poranek. Paweł Augustyn, Rada Rolników KRUS w Warszawie, no i radny powiatu tarnowskiego. Jak państwo słyszycie, kandydat, jeszcze nieformalny, na burmistrza Ryglic. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo.